Siema. Witaj. Dzień dobry, na pewno kręcimy jakiś klip tutaj dzisiaj. Tak jest, no. W tym tygodniu opublikowany został teledysk do piosenki pod tytułem Alligator Tymka featuring Awich, czyli takiej japońskiej raperki, featuring taką japońską raperkę, featuring taka japońska raperka. Jak się to odmienia? A ja zostałem reżyserem teledysku i jest to pierwszy teledysk, jaki zrobiłem w swoim życiu. Mówiłem wam jakiś czas temu, że pomiędzy Tymkiem a mną jest jakaś taka fajna, kreatywna energia, gdzie chyba obaj popchnęliśmy siebie nawzajem w trochę różne ciekawe rejony. Pomysł na ten projekt narodził się jakoś w styczniu. My się z Tymkiem w ogóle poznaliśmy w styczniu, spotkaliśmy się w Warszawie dwa razy. Wyszło na to, że możemy sobie coś razem nagrać w Tokio. Nagrania odbyły się w marcu. Ciekawe to było, że to był taki ostatni moment, kiedy można było swobodnie podróżować. Jeszcze wtedy w ogóle nie było ewidentne, w jakim kierunku świat pójdzie w najbliższych tygodniach. Bazowo ten klip miał powstawać na rubieżach Fashion Weeka tokijskiego. Fashion Week został odwołany, ale klip nagraliśmy. Ja w ogóle nie lubię teledysków, tak? Nie lubię oglądać teledysków. Nigdy nie miałem specjalnej ochoty zajmować się teledyskami. No i tyle w sumie, kropka. Tu nawet nie ma ale. Ale od pewnego czasu chodziło za mną, żeby spróbować swoich sił w tej dziedzinie i zrobić to bardzo po swojemu, bo wydawało mi się, że w sumie jeśli miałbym w ogóle zająć się kiedykolwiek robieniem teledysku bądź teledysków, to muszę to zrobić całkiem po swojemu i zrobić to w taki sposób, żeby ta moja stylowa produkcji wideo została tam przeniesiona. To znaczy ja nie jestem w ogóle zainteresowany robieniem klipów w taki sposób, żeby one potem nie miały jakiejś takiej autorskości, bo mnie to jakby nie jest w ogóle potrzebne do niczego. No ale właśnie z Tymkiem się na tyle fajnie pracuje, że on mi powiedział, że zrób jak chcesz, zrobimy tak jak ty chcesz. Więc po usłyszeniu piosenki, która wtedy w ogóle jeszcze nie miała tytułu, tak naprawdę tytuł został wymyślony na afterze po zdjęciach teledysku, trochę sobie pospacerowałem po Tokio w słuchawkach gdzieś na początku lutego i pomyślałem sobie, że idealnie klimat pod tę piosenkę to będzie coś w stylu południowej części Tokio 24, czyli taki klimat psychodelicznego doświadczenia w czasie dnia. Tymek chodzący po mieście z jednym wielkim znakiem zapytania na twarzy, zwracający uwagę na tekstury miasta i takie elementy urbanistyczne, które są nieoczywiste. Bo jak może pamiętacie, no ta część południowa na tej wystawie z muzyką Maćka Kuleszy była taka właśnie bardzo, ja to nazywam molekularna. Ja tak naprawdę dzięki Tokio 24 dopiero odkryłem urok Tokio w pełnym słońcu. I dzięki temu przestałem myśleć tylko o wschodach, zachodach słońca. Widzisz miasto, Tokio, nie przez pryzmat widoków, tylko przez pryzmat tekstur, geometrii, jakichś takich rzeczy, których jesteś blisko wizualnie. Bardzo dobrze grasz w tym momencie. Właśnie o to chodzi. Śmiesznie bardzo. Zrobiliśmy więc klip, w którym nie ma ani jednego rozpoznawalnego tokijskiego widoku, ale moim takim jakby challenge'em dla samego siebie było to, że użyjemy samych elementów miejskich, takich nieoczywistych, a jednocześnie będzie bardzo oczywiste, że jest to kręcone w Tokio. To jest coś, co jakby na tym rynku tutejszym, japońskim, można to pokazać ludziom jako dość takie ciekawe ujęcie i z tego jestem zadowolony. Bo wiecie, i to teraz mówię jako współwłaściciel firmy zajmującej się produkcją w Tokio. Każda ekipa międzynarodowa, która przyjeżdża do Tokio, generalnie chce nakręcić chodzenie w tłumie przez Shibuya Crossing, Shinjuku, Kabukicho, tą dzielnicę czerwonych świateł, neony nocą, najlepiej jeszcze jakiś, żeby tam dym był, deszcz, parasolki. No generalnie to jest brief na każdy teledysk kręcony w Tokio kiedykolwiek, więc ja uznałem, że chcę zrobić teledysk w całości w czasie dnia i bez żadnych znanych widoków tokijskich. To jest jakby dokładne zaprzeczenie życzeń wszystkich klientów z zagranicy, jakich tutaj miewamy. Projekt wygląda tak, że jest jeden klip wideo i do tego podłożony jeden klip audio. Koniec. Żartuję, to jest oczywiście wersja po kolorkach tak zwana, czyli po kolorowaniu przez kolorystę. Taki prawdziwy projekt wygląda w ten sposób. Nie jest jakiś przerażający, nie?
tak naprawdę produkcyjnie rzecz biorąc to jest bardzo koszerne. Ja w ogóle bardzo lubię taką produkcję, gdzie nie używasz żadnych efektów przejść, żadnych w ogóle efektów wizualnych. Co tutaj mamy? No nałożyłem jakiś taki sobie lód, tylko żeby to lepiej wyglądało w podglądzie, plus czarne pasy. Bardzo takie brutalistyczne podejście, bo właśnie... No ja lubię takie rzeczy, żeby to wszystko było na wyjebce zrobione. Według mnie fajna jest jakby sztuka robiona od niechcenia, nie? Bardzo ważne dla mnie jest to, że ten teledysk zaczyna się i kończy ujęciem na teksturę takiego ulicznego betonu, bo to jest taki początek i koniec w absolutnym niczym, nie? To jest coś, czego w normalnych warunkach się nie da sprzedawać jako teledysk z Tokio, bo co, przyjedzie ci ekipa z drugiego końca świata, a ty im mówisz, że nagrałeś im trochę ujęć asfaltu. Takim jakby przesłaniem wizualnym tego, co tutaj próbuję powiedzieć, jest to, że każdy element miejski może być psychodelicznym dziełem sztuki tak długo, jak po prostu siądziesz i się odpowiednio długo będziesz na niego gapić. No i ten teledysk zaczyna się od takiej sceny fabularnej. Ten klip pozornie nie ma fabuły, a gdzieś pod podszewką według mnie ma. Zaczyna się od drzwi Red Baru. Red Bar to jest taka znana w Tokio afterkownia. Dla ludzi związanych z sceną elektroniczną w Tokio to jest bardzo czytelne nawiązanie. Bardzo ikoniczne drzwi, no i fabuła jest oczywiście taka, że klub był zamknięty, tudzież nie wpuścili go, a on nie za bardzo wie, co teraz ze sobą zrobić. I nagle odkrywa, że miasto, które go otacza, jest bardzo intensywne. Biorąc pod uwagę, że Tymek bardzo często śpiewa o imprezach, chciałem, żeby to był teledysk imprezowy, ale ta impreza, którą tu widzicie, to jest taki after, który przeciągnął się do południa następnego dnia. No i opowiadanie tej historyjki tego jego psychodelicznego spaceru, oparłem na takie jakieś swoje sztuczki kamerowe, których używam od dawna, które często widujecie we vlogach, a które przeniesione na grunt teledysku wydają mi się fajnie działać. W sensie ja lubię takie operowanie obrazem, które jest bardzo takie plastyczne, tak jakby te obraz tańczy do muzyki, nie? Ja pierwszy raz się z czymś takim zetknąłem, robiąc wizualki w klubach, jak w krakowskim Rentgenier byłem VJ-em. Bardzo lubiłem brać geometrię i po prostu ją tak obracać, żeby ona zdawała się tańczyć. Jest w tym klipie też użyty kilka razy coś, co w filmoznawstwie nazywa się efekt Kuleszowa. Efekt Kuleszowa to jest taki efekt, że jeśli pokazujesz kogoś, kto na coś patrzy, czytasz wyraz twarzy, potem pokazujesz, jest cięcie, pokazujesz obiekt, tu można by cokolwiek pokazać i potem wracasz do ujęcia patrzenia i ta pomiędzy tymi cięciami jest stworzony taki nowy kontekst, że widzisz ten wyraz twarzy jako coś innego przez to, że zobaczyłeś inne ujęcie, które sugeruje, że ta osoba na coś patrzy. Nie wiem, czy to jest... Kumacie, o co mi chodzi? jeszcze raz. On na coś patrzy, nie? Nie wiadomo, ma dziwny wyraz twarzy. Widzisz, o, roślinki. I teraz ten wyraz twarzy wygląda już trochę inaczej, przez to, że wiemy, na co on patrzy. Efekt Kuleszowa wytłumaczony najlepiej na świecie. Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym w ten projekt nie wkręcił Paulinki. Pokażę tutaj trochę innych ujęć niewykorzystanych. Tak naprawdę cała ta idea tego teledysku oparta jest, można powiedzieć, na tym, jak z Pauliną spędzamy sobie czas tutaj. Paulina bardzo mi pomogła, kiedy kręciłem Tokio 24, przez to, że po prostu sobie łaziliśmy po mieście i uczyliśmy się razem czytania tego miasta przez właśnie takie rzeczy. Dla mnie w takim projekcie w ogóle nie chodzi o to, żeby cokolwiek udawać do kamery, tylko chodziło o to, żeby stworzyć fajny dzień, fajną atmosferę i nagrać to, co się będzie wydarzać. To jest taki klip dokumentalny pod tym względem. Dla mnie ten teledysk i ten taki wizualny storytelling jest bardzo oniryczny tutaj, w sensie to trochę o to chodzi, że on chodząc po tym mieście jest taki trochę zagubiony, a jednocześnie przez taką... Dla mnie dość ewidentną psychodelię tego wszystkiego, on jest taki trochę zagubiony na osi czasu, to znaczy nie wiadomo, co tutaj jest wspomnieniem, co się wydarzyło w przeszłości, a co jest teraźniejszością w rozumieniu tej narracji. Czy on sobie wspomina rzeczy, które robił wcześniej, które są takimi flashbackami i jakby co chwilę ocknął się i jest gdzieś indziej, czy też jest dokładnie odwrotnie, nie? To takie jego zagubienie widoczne na twarzy wydaje mi się tutaj dość istotne. Tutaj mamy jakieś znowu inne scenki. Tu Paulina i Ada.
No popatrzmy, co tutaj robiliśmy. No ja na przykład bardzo lubię takie rzeczy znajdować w mieście, nie? W sensie jakiś tam kawałek ogrodzenia, który ciekawie odbija światło i to jest psychodelia życia codziennego. Miałem trochę takich mieszanych uczuć co do tego, jak dużo slomo chciałem użyć w tym teledysku, bo był w mojej głowie jakiś taki głos mówiący, że za dużo slomo jest tandetne. Bo jest, ale jednocześnie ta moja technika pracy z kamerą, gdzie uwielbiam robić takie proste przeloty nad różnymi rzeczami, no to po prostu to slomo tak wchodzi tutaj jak w masło, nie? Ten spowolniony czas ma tutaj dla mnie sens wizualnie, jeśli chodzi o dynamikę, a jednocześnie akcentuje pewną atmosferę tej piosenki, nie? Ciągnie tę atmosferę w jakimś konkretnym kierunku, no. Tymek powiedział, że dla niego bardzo ciekawa jest moja interpretacja wizualna jakby tej piosenki, bo on o tym nie myślał w ten sposób. No muszę przyznać, że dużo jest ujęć niewykorzystanych, które mi się bardzo podobają. Miałem jakieś 20 minut fajnego kontentu, z którego musiałem wyciąć jakieś 3 minutki, więc to zawsze boli. W ogóle jeśli chodzi o miejsca wykorzystane w tym teledysku, to myślę, że widzowie moich vlogów słusznie w komentarzach widziałem pod klipem wyłapali, że kojarzą wiele z nich i to jest też celowy dla mnie zabieg, ponieważ te miejsca i te miejscówki to są takie moje, to jest Tokio widziane moimi oczami, nie? To są miejsca, które jeśli oglądasz moje vlogi od kilku lat, bardzo możliwe, że rozpoznajesz pewne rzeczy, nie? Na przykład ta ściana nazywana Box Logo, albo slangowo Bogo, od kształtu box. Znaczy to są ujęcia, których ja używam od lat, a które nie wzięły się stąd, że nie wiem, tam jest na Google Mapsie ikonka aparatu fotograficznego, że jest fajny fotospot, nie? Tylko po prostu. No i jest scena z A-Witch. Jak Awich się pojawia w tym teledysku, to trochę zmieniamy atmosferę. Tymek pojawia się bardziej w takiej streetwearowej stylizacji w porównaniu do tej swojej pierwszej. Jak i teledysk staje się bardziej, tak myślę, tradycyjnym teledyskiem w pewnym momencie. Tak naprawdę dopiero tutaj też pojawiają się sceny z delikatnym podśpiewywaniem, rapowaniem oraz tańczeniem bardziej w takim tradycyjnym teledyskowym stylu. Ja na początku w ogóle nie chciałem tego robić, ale jakoś tak spontanicznie w improwizacji z A-Witch to wyszło, że to ma sens. Ona też w ogóle bardzo szybko wyczuła nasz klimat. Nie zatrzyma. Możemy to pokazać, ale... No pewnie nie. Ej, popraw mi włosy, kurwa. Ten teledysk powstawał w ogóle w bardzo podobnym workflow'le jak moje vlogi. To znaczy generalnie improwizacja, spontan i przypał. Dużo z tych miejsc, jak na przykład, to wam powiem, gdzie to jest, jakby ktoś chciał, to jest stacja metra Shinsen, bardzo piękna stacja, w sensie te dwa tunele, to jest jeden z moich ulubionych fotospotów w Tokio w ogóle. No i są nasi salarymani, czyli Roger i Ryo. Oni obaj są w ogóle trochę komikami, w sensie są związani z taką sceną stand-upową tokijską. Roger to jest mój kolega od lat. Tak naprawdę nie mówiłem im, co zamierzamy robić, ponieważ nie wiedziałem, co zamierzamy robić. Ja tak naprawdę w pracy nad tym klipem po prostu zebrałem różne takie zabawne klocki i pozwoliłem wszystkim się nimi bawić. Od zaplecza to wyglądało tak, że zaczęliśmy dzień po prostu chodząc z Tymkiem i z kamerą, potem dołączył do nas Michał, Ren Hurricane, fotograf, który jest tutaj na chwilę, potem dołączyła Paulina, potem dołączyli statyści, dołączyła A-Witch i w pewnym momencie w 10 osób sobie tak łaziliśmy i się wygłupialiśmy razem, nie? Bardzo fajny proces produkcji i dzień zdjęciowy. Pamiętajcie, noszcie maseczki. No i tutaj zostawiłem taki moment, w którym ten klip się tak rozwala na kawałki, to znaczy taki, chciałem sprawić wrażenie, że zaczepiliśmy jakichś ludzi w ogóle. Dlatego też tutaj jest zostawiona taka z dupy kompletnie praca kamery, brzydkie ujęcia, brak kolorowania, czyli to jest kolory w tak zwanym logu, czyli no takie na płasko. No i to, że oni tak zaczęli tańczyć do tego kawałka, to w ogóle jest tutaj kulminacyjna scena, tak? A jednocześnie była kompletnie niezaplanowana. No znalazłem to fajne miejsce.
Wiedziałem, że w tym takim korytarzu między budynkami bardzo fajnie się światło odbija, nie? To jest jeden z takich spotów niedaleko mojego mieszkania w Shibuya, gdzie zawsze fajnie słońce pada, jeśli jest słoneczny dzień. To, że tutaj jest takie ciekawe oświetlenie w tych scenach, no to jest kwestia tego, że tam są takie dwa budynki, między którymi się słońce odbija, więc tutaj masz tak naprawdę słońce od kilku stron jednocześnie, stojąc w tej ulicy. Okej. Okay. Proszę. Tutaj to dobrze widać, nie? W sensie popatrzcie, jak tutaj w ogóle asfalt wygląda, nie? Jest, cały asfalt jest z taką ciekawą teksturą od słońca. No to w ogóle jak w masło to weszło, ta scena z tym ich dziwnym tańcem. Jednocześnie też to dopowiedziało taką jakąś dyskretną fabułę tego klipu, gdzie on tak naprawdę na początku jest zagubiony. Znaczy to, wiecie, no fabuła, no to nie jest jakaś skomplikowana historia, nie? Na początku jest zagubiony, później odnajduje przewodnika po Japonii w postaci Awich i na końcu jakby odnajduje siebie w Japonii, tak? Idealna jest do tego ta stylizacja Tymka, która została stworzona przez stylistę Tymoteusza Gierwatowskiego, która łączy tutaj jakby taką modę dziwną, wysoką z modą typu japoński salaryman, nie? Idealnie się to tutaj spotyka. No i oczywiście nie mogłem dokończyć tego klipu bez przypominania wszystkim o swoim wielkim ego, czyli musiałem wrzucić do niego siebie. Ale biegnie ziomeczek. No i na koniec wracamy do betonu. Bardzo fajny projekt to dla mnie był. Dużo się bardzo z niego nauczyłem. Myślę, że dużo ładnych rzeczy zrobiliśmy wspólnie. Chyba to mamy. A ja też przy okazji otworzyłem sobie trochę nowych zakładek w głowie, bo pierwszy raz użyłem tego swojego vlogowego nomen omen warsztatu w kontekście klipu czysto muzycznego. Fajne tutaj mamy te różne usunięte sceny. Poznanie ze sobą Tymka i Pauliny to też był dla mnie achievement, ponieważ są to osoby o bardzo specyficznych energiach obydwoje. To wygłupiajcie się coś. No i tak to wygląda. Teledysk. W moim wykonaniu. Mam nadzieję, że wam się podoba. Jeśli go nie widzieliście, no to dziwne, że obejrzeliście cały making of. To zobaczcie w takim razie. Piosenka nazywa się Alligator. W momencie, kiedy to nagrywam, jest w pierwszej dziesiątce na czasie w polskiego YouTube'a, więc spoko. Czy ja będę robił więcej teledysków? Nie wiem, może okazjonalnie, nie? Myślę, że raczej nie zajmę się tym tak regularnie, ale niewykluczone, że tam, gdzie pojawi się jakiś ciekawy temat i ciekawy pomysł. Bardzo wam dziękuję za oglądanie, Tymek dziękuję za kolaborację. No i koniec, to jest koniec filmiku na YouTube. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować tenże kanał.